Potrójne espresso. Dzisiaj zaczyna działać Senat i senatorowie są naszymi gośćmi. Pan Jerzy Wcisła, senator Platformy Obywatelskiej. Witamy serdecznie. I Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie senatorze. Panowie, ponieważ nowy rok się zaczyna, 2022, to spróbujmy powróżyć, jakie najważniejsze zagadnienia będą w tym roku, a przynajmniej no, powiedzmy w najbliższych 4 miesiącach, pan senator Jerzy Wcisła. No bez wątpienia dominuje nasz temat epidemii, bo szaleje w całym świecie, w Polsce niestety też obfite żniwo, jeżeli chodzi o liczbę umarłych. Także to będzie na pewno kluczowy temat. To zapewne będzie problem. Będziemy ciągle dyskutowali o naszych relacjach z Unią Europejską, ciągle sprawa Funduszu Odbudowy, środków unijnych, naszej praworządności jest niezałatwiona. W jaki sposób jest niezałatwiona sprawa naszej praworządności? No, wiemy, że Fundusz Odbudowy jest wstrzymany. W związku między innymi z tym, że nie zlikwidowaliśmy Izby Dyscyplinarnej, czyli nie wykonaliśmy wyroku TSUE z lata tego roku. TSUE nie może wydawać takich wyroków, to jest nasze stanowisko. No ja znam inne stanowisko niż pan redaktor. Wiem, że nawet prezes Kaczyński zapowiadał, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Wszyscy w tajemnicą Poliszynela jest, że nie jest zlikwidowana dlatego, że w Zjednoczonej Prawicy nie ma jedności co do tego tematu i trudno utrzymać większość i zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, jeżeli nie ma w tym temacie zgody. Także ten temat na pewno będzie wracał. No i pewnie będzie wracał temat naszej w ogóle obecności w Unii Europejskiej, bo mamy z tym duże kłopoty. Ja to odbieram jako taki kroczący polexit. Czy będzie to następowało, czy będziemy się marginalizowali w Unii Europejskiej, czy jednak wejdziemy do tego głównego nurtu, który chce zmieniać Europę i świat w ramach Unii Europejskiej. A w jaki sposób chce zmieniać ten główny nurt Europę? No dzisiaj widać wyraźnie, że świat ma problemy globalne, problemy z dominacją Chin. Fundusz Odbudowy także jest pomyślany po to, aby Unia Europejska i Europa zajmowała znacznie ważniejszą rolę w polityce i gospodarce globalnej. Dzisiaj Europa schodzi na plan dalszy. Relacje USA, Stanów Zjednoczonych. Ja powiem dokładnie, może sprecyzuję pytanie, bo Unia Europejska, rządzące Niemcy sformułowały wyraźnie pragnienie federalizacji Unii, czyli sprawienia, by ze związku państw stało się to takie państwo federalne, a my wtedy bylibyśmy jednym po prostu z takich województw europejskich zarządzanym z Brukseli. No warto też o tym rozmawiać, bo panu się to podoba? Myślę, że Europa stoi przed wyzwaniami globalnymi i w tych rozwiązaniach globalnych zajmuje coraz uboższą rolę, więc trzeba szukać takich rozwiązań, które wzmocnią Europę. Wydaje mi się, że ściślejsza Unia Europejska, czy w formie formalnej federalizacji, czy jakiejś jednak unifikacji rozwiązań dla gospodarki, nie będzie musiała do tego w tym kierunku iść. A jak panu się podobają dotychczasowe doświadczenia, jeśli chodzi o realizację niemieckich interesów za pośrednictwem Unii Europejskiej, typu złamanie paktu Schengen w 2015 roku, typu kwestie energetyczne i chociażby teraz Niemcy wyłączają elektrownie atomowe. To pana zdaniem jest rozsądne? To jest taki dowód zdrowego rozsądku Niemiec i tego, że Unia Europejska idzie w dobrą stronę? Znaczy wiele rzeczy mi się nie podoba, jeżeli chodzi o kierunki Unii Europejskiej, ale one często są wynikami pewnych zdarzeń, na które także społeczeństwo odpowiadają. Wiadomo, że odchodzenie od energetyki jądrowej było powodowane katastrofami, awariami energetyki jądrowej. Ja przypomnę tylko, że było to powodowane tsunami w Japonii, w Fukushimie. Jeżeli takie tsunami dojdzie do Hamburga albo Monachium, tragedia. Znaczy, pan redaktor
ma taką manię wmawiania ludziom, że to Niemcy sterują Unią Europejską. W moim odczuciu tak nie jest. Jest to związek 27 państw i 27 państw ma swoje zdanie, w tym Polska. I dobrze jest ze swoich praw korzystać i kierować Unię Europejską w tą stronę, w którą także i nam jest korzystniej. Prawdopodobnie my nie mamy alternatywy przed energetyką jądrową. Dobrze, że zapadła wreszcie decyzja, gdzie ta pierwsza elektrownia jądrowa ma powstać i rozwiązujmy nasze problemy energetyczne w zgodzie także z interesem narodu polskiego, bo ten... To teraz postawmy ten kropkę, przysłuchuje się temu energetyki brudnej, senator Krzysztof Rus. Czy ta lista problemów, które przedstawił pan senator Wcisła, epidemia, praworządność, polexit i to, żebyśmy się lepiej dostosowali do mainstreamu europejskiego, rzeczywiście będzie najważniejszym tematem najbliższych 4 miesięcy? Co do COVID-u, to się zgadzam z panem senatorem, bo widać, że w całej Europie mamy szczyty zachorowań. Nawet w tych krajach wyżej z większą ilością osób zaszczepionych, więc myślę, że z COVID-em będziemy się niestety w roku 2022, bynajmniej w pierwszym półroczu, dość mocno zmagali. Kolejną taką kwestią to oczywiście są nasze relacje z Unią Europejską, a mianowicie walka o przyznanie nam pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, które zostały nam po prostu bezprawnie wstrzymane, gdyż nie ma żadnych podstaw merytorycznych, aby KPO polskie nie było zatrzymane. No pan senator Wcisła powiedział, że mamy kłopoty z praworządnością. Ale praworządność to jest jakby jedna kwestia, czyli te wyroki TSUE. Pamiętajmy, że zasada praworządności w Unii Europejskiej, która została zapisana wraz z przyjęciem w grudniu wieloletniego budżetu Unii Europejskiej w grudniu 2020 oczywiście roku, jest dzisiaj zaskarżona przez Polskę i przez Węgry do TSUE i ona jeszcze nie obowiązuje. Czekamy na orzeczenie TSUE. Więc dzisiaj mówienie w ogóle o praworządności przy wydatkowaniu środków Unii Europejskiej nie jest poparte żadnymi rozwiązaniami prawnymi, a mimo to Unia Europejska nam zablokowała, nam jako Polsce, ale nie tylko Polsce, bo i Węgrom, chyba bodajże i Bułgarii. Jeszcze kolejny kraj, który nie ma zatwierdzonego KPO, to bodajże, jeżeli się nie mylę, to jest Szwecja. I te 4 kraje Unii Europejskiej zostały pozbawione środków z Krajowego Planu Odbudowy, który ma służyć odbudowie gospodarki pokowidowej, na co nie ma żadnych podstaw prawnych. Kolejny temat, o których będziemy pewnie rozmawiali w kontekście także Unii Europejskiej, to jest polityka klimatyczna. Tak? Dzisiaj wszyscy już wiedzą, że ta polityka klimatyczna, którą proponuje Unia Europejska, no, prowadzi do gigantycznych podwyżek cen energii elektrycznej, gazu. Pan Franz Timmermans, który chce forsować tak zwany Zielony Ład, chce jeszcze zwiększać te wymagania. I dzisiaj coraz więcej krajów no, zaczyna już zastanawiać się, czy to jest dobry kierunek, bo mamy rekordowe ceny energii nie tylko w Polsce czy gazu, ale także w Portugalii, w Hiszpanii, we Włoszech. Wielka Brytania jest poza Unią Europejską, ale też ma bardzo wysokie ceny energii. No i te kraje zaczynają się południa, mówiąc, no coś nie jest okej, okay, tak? Nasze społeczeństwa nie wytrzymają podwyżek po 100, 200, 300% cen gazu czy energii elektrycznej, a takie podwyżki w wielu krajach Unii Europejskiej są. I trzeba się zastanowić, czy ta polityka wywindowania certyfikatów za CO2 do około 100 dolarów za... Czy to w ogóle w tym sensie jest do wytrzymania przez społeczeństwa Unii Europejskiej? No najbardziej tematem, oczywiście. O którym będziemy jeszcze mówili, to oczywiście to, co wszystko, co się dzieje na wschodzie, tak? Czyli potencjalna agresja Rosji na Ukrainę, cały czas niestabilna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. To są te rzeczy, które będą w obecnym roku, myślę, definitywnie rozstrzygnięte. Zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądało. Dalej możemy się spodziewać takiego dwugłosu, że z jednej strony
rząd będzie wzywał do przestrzegania prawa, żołnierze będą pilnować granicy, no bo jak się troszkę ociepli, to ci turyści przez Rosję i Białoruś znowu ruszą, a opozycja i media opozycyjne będą roztkliwiać się nad ich ciężkim losem, ponieważ jako turyści nie mogą przejść przez polską granicę w dowolnym miejscu i pojechać sobie do Berlina. Pan senator Jerzy Wcisła. Znaczy niewątpliwie to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, jest problemem. Problemem i dla Polski, i dla Unii Europejskiej. I w moim odczuciu w interesie Polski leży, aby ten problem rozwiązać w ramach Unii Europejskiej i w ramach NATO. A jak pan senator reaguje na wypowiedzi, jak pan ocenia wypowiedzi pani europoseł Janiny Ochojskiej, która zarzuca polskim żołnierzom, polskim strażnikom znęcanie się nad tymi ludźmi? No i w sumie powtarza tezy, albo twórczo nawet rozwija tezy białoruskiej propagandy. No pani, przepraszam, tylko powiem, pani europoseł nawet mówi o torturach, no coś jakąś jest kompletną aberracją, tak? Znaczy na pewno trzeba w każdej sytuacji pamiętać o prawach człowieka i także dbać o to, by nie dochodziło do także i bardzo trudnych sytuacji i śmierci na granicy po stronie białoruskiej. Dlatego mówię o tym, że... w jaki sposób mamy dbać, żeby po stronie białoruskiej nie dochodziło do śmierci, proszę mi powiedzieć? Znaczy przede wszystkim, tak jak mówię, to jest problem, który trzeba rozwiązać w skali europejskiej, a nie zostawiać go tylko i wyłącznie sobie. Więc niech polski rząd nie obraża się i nie zajmuje się szkalowaniem Unii Europejskiej i środowiska międzynarodowego, a rozwiązuje ten problem w ramach Unii Europejskiej. To jest pierwsza i zasadnicza rzecz. Bo... Znaczy, co konkretnie pan proponuje, bo tak dość zawoalowany sposób pan mówi, także poproszę może jasno. Co to znaczy rozwiązać ten problem w ramach Unii Europejskiej? Ja wiem, że Niemcy przyjęli około 10 tysięcy uchodźców białoruskich, którzy przeszli na stronę niemiecką przez... A skąd oni uchodzili, skoro byli uchodźcami? No przechodzili przez polską granicę. Polska przyjęła 20 tysięcy uchodźców z Białorusi. Byli to Białorusini, którzy przed prześladowaniami reżimu Łukaszenki uciekli do Polski, po to, by normalnie żyć i mieszkać. Przedwczoraj reżim białoruski zakatował chłopaka, który jechał do swojej mamy, no, brał udział w demonstracjach w 2020 roku, został zabity na komisariacie. To są uchodźcy z Białorusi. Człowiek, który przyjechał z Konga przez Moskwę i taksówką z Mińska przyjeżdża na granicę, nie spełnia żadnych definicji uchodźcy z Białorusi. Zgadza się pan ze mną? Znaczy, panie redaktorze, są dwie kwestie. Jedna to jest, ja mówię o tym, że trzeba jednak szanować prawa człowieka, a druga kwestia to jest rozwiązanie problemu politycznego, bo to nie jest tak, że ci, którzy są na granicy, to są najgorszym problemem na tej granicy. Największym problemem jest ingerencja i polityka Rosji realizowana za pośrednictwem Białorusi. Więc nasza współpraca i z NATO, i w ramach Unii Europejskiej powinna doprowadzić do tego, aby ani Rosji, ani Białorusi nie opłacało się eskalować zagrożenia na granicy polsko-białoruskiej. Mm-hmm. I na to są metody. No tak, można, to jak widać, pani Janina Ochojska przekonuje Władimira Putina, że opłaca się taka eskalacja. Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości. Przede wszystkim sankcje gospodarcze stosować wobec i Rosji, i wobec Białorusi. Ale panie senatorze, te sankcje gospodarcze wobec Białorusi są stosowane. No nie, w ramach z Polską, z Europą swobodnie. W ramach Unii Europejskiej i Polska akurat tutaj bardzo mocno współpracuje z Unią Europejską i z NATO i mamy pełne poparcie, jest to nie tylko Polska, bo także Litwa, bo to dotyczy przede wszystkim Polski i Litwy i tutaj pełne poparcie działań, które podejmujemy, mamy. Natomiast ja myślę, że w roku 2022, do maja, maksymalnie do czerwca, ale myślę, że do maja, my wybudujemy to ogrodzenie.
i ten problem w dużej mierze zostanie w ten sposób rozwiązany, dlatego że to pokazuje choćby te płoty, które są budowane na granicy węgierskiej, że takie ogrodzenie, a nasze będzie jeszcze bardziej nowoczesne, rozwiąże problem bynajmniej w jakiejś części takiego nielegalnego prób przekraczania granicy. Ja pozwolę sobie wejść w słowo, chociażby w takim... powiedział, sprowadzonych na Białoruś z tych różnych krajów Bliskiego Wschodu. Chociażby w takim zakresie, że osoby wybierające się do Mińska, kupujące bilet i wizę turystyczną, będą wiedziały, że no, przez tą barierę nie da się tak łatwo przejść, wobec czego może należy skorzystać z innej drogi. Gazeta Polska codziennie przynosi historię Egipcjanina, który przez Moskwę przyjechał z Hurgady do Moskwy, z Moskwy do granicy z Białorusią, 300 euro za taki przejazd. No i potem już białoruskie władze zapewniły mu transport do granicy i próbę przejścia. Do tego polaryzacja polskiego społeczeństwa, którą próbuje zrobić opozycja, bardzo przykre. No to jeszcze jedno pytanie dotyczące wcześniejszych wyborów, bo to się pojawia. Czy panów zdaniem spełnialne są przesłanki, by doszło do przedterminowych wyborów w roku 2022? Jerzy Wcisła, prosimy. No moim zdaniem takiej sytuacji nie będzie, bo Zjednoczona Prawica jest zdeterminowana swoim programem obejmowania coraz to nowych stanowisk i strachem przed procesem sądowym w wypadku przegranych wyborów. To jest program, który łączy tych polityków i oni zrobią wszystko, aby dotrwać do 2023 roku, czyli do terminowych wyborów. No, wspaniała analiza. Krzysztof Mróz, prosimy. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie i Zjednoczona Prawica będzie miała większość w Sejmie, to wyborów nie będzie. Natomiast gdyby większość w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość utraciło, to oczywiście mogą być przedterminowe wybory, dlatego że nie ma możliwości w polskich warunkach na dłuższą metę rząd mniejszościowy, to się przy takim poziomie napięcia politycznego by nie udało. Nie planujemy wcześniejszych wyborów, dlatego że 1 stycznia, kilka dni temu, wszedł Polski Ład. Chcemy zobaczyć, jak on pozytywnie zadziała dla milionów polskich obywateli. Mamy jeszcze kilka rozwiązań programowych, które chcemy w tej kadencji parlamentu. To jeszcze na sam koniec, na ile wiarygodne są wezwania Donalda Tuska, by obniżyć temperaturę sporu w polskiej polityce? Ale pan Donald Tusk właśnie tę temperaturę sporów podwyższa. Niemalże każda jego wypowiedź, każdy jego tweet to jest jakaś niewyobrażalny poziom agresji. I to mogę powiedzieć, że nawet jak się rozmawia z różnymi politykami Platformy Obywatelskiej, no to da się z niektórymi porozmawiać. Natomiast Donald Tusk całkowicie odleciał. Jedynym jego pomysłem to jest walka z PiS-em, walka z Jarosławem Kaczyńskim, taka nienawiść, która przebija z każdej jego wypowiedzi. I to jest główny dzisiaj hejter polskiej polityki. No i senator Jerzy Wcisła, na podsumowanie, na ile wiarygodny jest Donald Tusk wzywający do obniżenia temperatury sporu w polskiej polityce? No to nie Donald Tusk podnosi temperaturę, tylko fakty, z którymi ciągle mamy do czynienia. Ostatnia sytuacja z podsłuchami, które Pegasus, który ma być wykorzystywany dla walki z terroryzmem, jest wykorzystywany dla walki politycznej z Platformą Obywatelską. I że to jest ciągle teza, przypomnę, że nie ma na to dowodów. No to kto to ma te dowody poszukać? No jest państwo, które powinno chronić obywateli. Chronić, no jeżeli jest ktoś pokrzywdzony... Niech pan premier Morawiecki weźmie się i sprawdzi. Dlaczego? A kiedy osoby pokrzywdzone, panie senatorze, kiedy osoby, które uważają się za pokrzywdzone podsłuchami, z domniemanego Pegasusa, złożą wezwanie do prokuratury w tej sprawie? W moim odczuciu w sytuacji, gdy my nawet nie wiemy, kto w Polsce zawiaduje Pegasusem, to czas najwyższy, by państwo to sprawdziło. Czyli te osoby, które podnoszą wrzawę od 2 tygodni w mediach,
na policję nie doniosły ani do prokuratury, prawda? To jest taki stan wiedzy. Czyli mamy tylko i wyłącznie burzę medialną bez żadnych konsekwencji prawnych. Zgadza się pan ze mną? Mamy tych problemów nierozwiązanych dziesiątki, w których PiS w ogóle nie reaguje. Od oskarżeń sprawy mailowej, od oskarżeń Kaczyńskiego o łapówki w sprawie dwóch wież, o majątek Obajtka. Żadna z tych spraw nie była wyjaśniona. Mhm. I to jest problem Polski, że państwo niczego nie wyjaśnia. I sprawy Pegasusa i podsłuchów zakładanych opozycji. A powinien ktoś złożyć w tej sprawie... To państwo powinno wyjaśnić. Powinien w tej sprawie ktoś złożyć pozew? Czy doniesienie do prokuratury? Czy też wystarczy materiał w TVN-ie i Gazecie Wyborczej? W moim oczy oczywiście, że wystarczy. No właśnie, nie wystarczy. Takie mam wrażenie. By państwo sprawdziło... Panowie senatorowie, musimy kończyć już tą rozmowę. Pięknie dziękuję. Wszystko wskazuje na to, że przyszły rok będzie wyglądał dokładnie tak samo jak przeszły i dialog głuchych będzie trwał. Jerzy Wcisła, senator Platformy Obywatelskiej. Dziękujemy pięknie, życzymy miłego dnia. Krzysztof Prus, senator Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniamy się. Tyle, proszę państwa, na ten temat, a my przechodzimy do gospodarki i będziemy o audycie w przedsiębiorstwach rozmawiać już za kilka chwil.